Kaminna, co się skłoniło, żeby zgłosić się do programu rolnik Szukażony? Do programu zgłosiła mnie moja kuzynka. Po dłuższym namyśle stwierdziłam, że warto wykorzystać tą szansę, którą mi dano. Dobra, a z jakim nastawieniem tam jechałaś? Przyszłaś do tego programu? Ja bardzo wierzyłam w to, że w programie znajdę swoją miłość, i tak naprawdę ta wiara to była takim, takim moim motywatorem, nie? Żeby, że się uda, ale w pewnym momencie gdzieś tam no, nie wyszło. Dobra, a jak miałaś pierwsze dotknięcie z kamerami, byłaś zestresowana? W sensie bałaś się tego? W którym momencie już zapomniałaś o nich? Wydaje mi się, że tak naprawdę kamery mnie nie stresowały, aczkolwiek jeśli teraz oglądam te odcinki, to widzę, że jednak ten głos był zaciśnięty. No ale, ale nie, nie miałam stresu przed kamerami. Dobra, a jest coś, czego żałujesz? Że podjęłabyś teraz inną decyzję? Nie, do, co do decyzji, to jestem na dzień dzisiejszy w 100% pewna, że podjęłam dobrą decyzję. I tak naprawdę w tym, przez cały okres trwania programu, ja byłam cały czas sobą, więc tak naprawdę nic bym nie zmieniła. Dobra, a na przykład jak teraz obserwujesz swoich kandydatów w telewizji, dostrzegasz w nich jakieś inne cechy? Nie, wydaje mi się, że wszystko to, co widziałam na co dzień i w rzeczywistości, to, to samo jest odzwierci odzwierciedlone w odcinkach. Jak twoje miejscowości przyjęli, że jesteś bohaterką tak popularnego programu? Wiesz co, tak naprawdę nie rozmawiam z ludźmi, czy im się to podoba, czy nie. Ja wiem, że byłam sobą, mam czyste sumienie, a to, czy komuś się tam podoba, czy nie, no to już nie mi oceniać. Ale w sensie zagadują do ciebie, rozmawiałem na temat e, programu, zaczepiają na ulicy? Tak, już parę razy nawet w Warszawie zdarzyło mi się, że ludzie podchodzą, wow, ja widziałam panią e, w telewizji, tak więc gdzieś tam już ta rozpoznawalność jest, ale to tak naprawdę na chwilę obecną, na chwilę obecną nie robi to nam jakiegoś takiego wielkiego. E, Wrażenia, tak. Rolnik to idealnym, idealne miejsce i moment, żeby iść dalej ze swoją karierą. Jak Ty to widzisz? Będziesz chciała być influencerką i zostać w mediach, czy wracasz do swojej pracy codziennej? Eee, ja zdecydowanie wracam do pracy swojej codziennej, eee, aczkolwiek no. Instagram mi troszeczkę oszalał i tego nie ukrywam, ale mimo wszystko na przykład teraz jest niesamowita fala hejtu na moją osobę, więc postanowiłam się wycofać z mediów społecznościowych, no bo ja nie jestem osobą, która to przeżywa. Wiadomo, przez te cztery dni po pierwszych odcinkach, jak były randki, było mi niesamowicie przykro, ale w tej chwili kompletnie tym się nie przyjmuję, bo, no bo ja byłam sobą tak? i wiem jaką osobą jestem na co dzień. Dobra, a fala hejtu za co? Bo niektórzy mogą nie wiedzieć, o co chodziło. E, fala hejtu, m, tak naprawdę, że jestem szorstką e, osobą, rozkapryszoną, że tam cały czas e, tych panów, e, tak jakby naskakiwałam, że dużo my mówiłam, tak? No ale ja nie lubię ciszy. Jeśli ktoś ze mną nie rozmawia, no to ja w, w danej chwili nawet najgłupsze z możliwych pytań zadaję, tak, żeby po prostu nie było ciszy, no wiadomo. Jak wyglądał ten hejt? To były tylko wiadomości, czy coś więcej? Tak naprawdę ten hejt wylał się najbardziej na fanpage'u Rolnika, głównie na Facebooku gdzieś tam i na Instagramie też. Wiadomo, media to podłapują i później powlekają te wiadomości, które są pisane. No, ja tego w tej chwili nie czytam i w ogóle na mnie to nie robi wrażenia. Pierwsze dni były ciężkie, a teraz już po prostu odsuwasz to od siebie. Tak. A miałaś tak, że zaczęłaś się zastanawiać, Boże, może naprawdę jestem szorstka, czy byłaś pewna swego, że nie jesteś? E, ja jestem szorstka do osób, które po prostu kłamią mi prosto w oczy, albo nie mają w sobie braku pokory, tak? Ja lubię pewność siebie, ale w tej pewności niech będzie jakakolwiek pokora w tej osobie, a nie, że ja jestem najlepszy albo dobry w tym, czy myślę. Ja bym chciała to sama zauważyć, tak? Więc ja byłam, bywam szorstka, ale do takich właśnie negatywnych cech. I ja wiem o tym i... I ja biorę odpowiedzialność pewną za te słowa, które wszystkie zostały przeze mnie wypowiedziane w programie. I tak naprawdę też no wiadomo, że produkcja pokazuje te bardziej emocjonalne momenty. Tak?